typ pochodzenia rosyjskiego, karłowy. 4 lata rośnie już tutaj, a na razie nie potrafi dorosnąć nawet do metra wysokości, bo jest non-stop zgnity od chorób. Klon alfa też jest podatny, ale patrząc przez pryzmat takich oto wynalazków, to klon alfa jest super odporny, porównując z tymi cudami, które nie są w stanie nawet pół metra przyrostu wydać, żeby 2 razy po drodze nie zgnić. Pokazuję Państwu szereg roślin w tym samym wieku sadzone z tego samego rozmiaru sadzonki. Tutaj jak widać odmiana radząca sobie. Jeden, drugi osobnik, trzeci osobnik, to rośnie. Tutaj natomiast mamy, stoi w miejscu. Dla porównania w innym miejscu co innego. Znowuż w tym samym momencie sadzone z takiej samej grubości sadzonek. Jedno rośnie, ma zdolność radzenia sobie w naszych warunkach glebowych, a to drugie to jest SK04. Sadzisz i modlisz się, żeby łaskawie chciało cokolwiek urosnąć. Żal patrzeć. Drzewo ma teczne formy U13. Klasyczny przykład typu bardzo mocno wrażliwego na zimowe wybudzanie ze spoczynku na skutek, co jest typowe dla typów z szybkim początkiem wegetacji. No i potem byle przymrozek kolejny i mamy martwe gałęzie w koronie. Jak jest korona przemarznięta, nie ma co nawet marzyć o regularnym klonowaniu. Ten typ ma bardzo dużą skłonność do zimowego wybudzania się, co jest bardzo negatywną cechą. Drzewo ma teczne formy U14. Są to drzewa bliźniacze. Zarówno U13 jak i U14 są wrażliwe na zimowe wybudzanie. U14 cierpi rzadziej, w stopniu mniejszym, ale rok temu korona była przemarznięta i w tym roku również mamy zamarcia pędów jednorocznych w koronie. Przy takiej charakterystyce proszę nie liczyć na regularne klonowanie. Łagodna zima i chłodna wiosna oszczędziła u nas w tym roku również tego całego Milotaja 10. Zobaczymy, czas pokaże, co ten gegatek, jak ten gegatek będzie się zachowywał w starszym wieku. Na razie jestem gorąco zrażony tą odmianą. No ale nasz klimat jest wymagający i tylko niewiele odmian ma szansę sprawować się u nas odpowiednio. Przykład odmiany pochodnej do odmiany Milotaj 10. Niższa część pędu, która szybciej powstała, jest ładnie zdrewniała, a sama część górna jest niezdrewniała i zamarła w ciągu zimy. Kolejny pęd i ten sam obraz. Wierzchołek również. Kolejna roślina testowa. Część nasadowa zdrewniała i wybija. Część końcowa natomiast jest martwa. I znowuż, gdyby była to odmiana lateralna, z pączków wybiłych tutaj wyszłyby nam zawiązki na owoce, byłby z tego pożytek. W momencie, gdy takie uszkodzenia mamy na odmianie owocującej terminalnie, ewentualnie terminalnie z domieszką, tak jak to jest w przypadku tejże odmiany, gdzie kwiatki żeńskie są zawiązywane na wierzchołku i czasami w kilku pąkach poniżej, no to w momencie, gdy nam pędy nie zdrewnieją, tracimy cały plon, na jaki ta gałąź powinna w danym roku wydać.
Zimy praktycznie nie było. Pytanie, co się będzie działo przy ostrzejszych mrozach. Jak to w roku tak delikatnym mamy taką sieczkę. Dzień dobry Państwu. Młode Milotaje 10. Zima była bardzo delikatna. Raptem minus 15 stopni. A tutaj mamy trup. Część odmianowa martwa. Podkładka żywa. Następny znacząco przemarznięty. Coś tam próbuje odbijać się. Podkładka w dobrej kondycji. Przemarznięty walczy. Zmarznięty. Tutaj jest szansa, że to wina podkładki. Przemarznięty, podkładka zdrowa. Następna sztuka. Przemarznięty. Podkładka też padnięta, może być wina podkładki. Przemarznięty i góra i dół. Następny również przemarznięty, tutaj żywy. Przemarznięty, podkładka zdrowa. Jeśli to jest dobra odmiana, to ja dziękuję.